Labas Ritas! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Patrz, znów działa lepiej niż zakładaliśmy, bo śnimy nawet na jawie. Obudziliśmy się na Litwie. Te widoki już zawsze będą kojarzyć mi się ze smakiem kawy na wodzie gazowanej. Dla w jednym Nescafe plus ciechana, muszynka. Ale to jest muszyna. Jeszcze bardziej ohydna kawa niż co ostatnio zrobiliśmy. Tak, niepowtarzalny smak. Nie próbujcie tego w domu. Nie warto. Ale mieliśmy do wyboru nie gazowaną, ale już taką pachnącą plastikiem od temperatury. Może na drugą kawę. Ja się łatwo nie poddam, spróbuję zrobić kawę jeszcze dzisiaj, chociaż ta kuchenka, no niestety nam się totalnie wczoraj nie sprawdziła. Action, zwracam honor, kuchenka dała radę. Nie wiem, czy to była kwestia wiatru wczoraj, czy co, ale mam. Na razie udało się, w końcu, jest. Tak jest, także mamy świeżą kawkę przed drogą. No, coś pięknego. I rzut oka na naszą miejscówę, proszę bardzo, tu nasz tabor cygański, tutaj widoczki, elegancko. Autko zapakowane, zaraz ruszamy. Byliśmy tutaj do 8 rano. Od 8 jest parking płatny, a że i tak planujemy gdzieś zwodować kajak, to chcemy sobie stanąć na dziko przy rzece, no to właśnie jedziemy szukać lokalizacji, tylko najpierw kantor, bo właśnie z płatnościami jest problem, bo nie mamy w ogóle gotówki euro totalnie, a jest niedziela, ale tutaj chyba normalnie wszystko działa, więc szukamy kantoru, ogarniamy się i kajaczek. Nadrobiliśmy trochę drogi i przyjechaliśmy już do Wilna, gdzie wrócimy wieczorem. Ale póki co potrzebny nam jest kantor. A kantor za pół godziny otwiera się w galerii. Co oznacza, że mamy pół godziny na buszowanie po litewskim markecie. Bez kasy. Troszeczkę cywilizacji zaraz zaznamy. Ile różnych wypieków, torcików i porcje degustacyjne po kawałeczku. Buszujemy. W swoim żywiole jesteśmy. Ale zobacz tu napis. Co? Zobacz tu napis. Kajna kraina. Kajna. I ten napis. Tam, tam, hier tam. To piękne i mają nas. To jest mój cytat dnia. Kantor jest już czynny. Myślę, o, Rafał myśli. Mają. Ale biznes zrobił. 600 na ile? 120 na minimum. Prawda. Ciebie gdzieś wysłać. O, jesteśmy nad sklepem.
i szukamy toalet. Wow, mogę się od razu tu wejść i wszystko obejrzeć. Za jednym razem. Przy kasie zgarnęłam jeszcze zdrabkę piracką. Można wygrać sporo euro, także przyda się, przyda. Czekajcie. 20 tysięcy euro można wygrać. Niestety nic nie wygraliśmy, ale za to mamy mnóstwo pyszności litewskich. I ponownie bierzemy dupę w trogi, wracamy właśnie do troków. Z Wilna troszeczkę drogi nadrobiliśmy, jeszcze tutaj będziemy dzisiaj wieczorem, ale teraz będziemy po raz pierwszy wodować nasz kajak. Tuż przy samym zamku, w sensie przy zamku będziemy pływać, zwodujemy go troszeczkę dalej, znaleźliśmy miejscówkę na Park Fortnite i tam tak na dziko. Bierzemy dupę w troki i płyniemy. W sumie nawet tu, jej, tu jakie, tu jest ten zamek, tak blisko. No zobacz. Tak, kamienie. No, to trzeba będzie uważać. No buty i tak, nie? Bierzemy. A, buty bierzemy, pięknie. No, to zaraz. Ale czad, idziemy jeszcze zobaczyć drugą stronę. No, zobacz jakie mokradła. No, druga strona, też bardzo malownicza. Zrobiła się naprawdę piękna pogoda, wyszło słońce. W kąpielówkach? Tak, jeszcze mam kostium na sobie. No, w sensie w ciuchach na tym. Oczywiście. Peter, Rafał, co tam jakaś Akademia Morska? Piątka! Prowiant na drogę. Prowiant musi być. Grzybki, halucynogenki, berserkerki. Znajdziemy jakieś inne. Te na potem. Co jak są, ale najlepsze mamy stylówki. Zaprezentuj się. Kto chce należeć do mojej załogi? Proszę bardzo, od razu pójdziemy razem do Walhalli. Jeszcze, o, buty najlepsze, jeden taki, drugi taki, no. Jak się nie można zdecydować. Taki. Ja jeszcze nie gotowa, też będzie nieźle, też mam różne elementy stylizacji, ale na razie jeszcze pakuję worki wodoszczelne. Ja nie mogę tu odstawać przecież. Tak jest, stylowa Adrianny, proszę bardzo, pięknie, godnie reprezentujemy Polaków, to my wasza reprezentacja, hej. W reklamówkę z Biedronki. Zaczynamy pompowanie, zobaczymy ile nam czasu później na wiosłowanie zostanie. Drodzy Państwo, forfitery są gotowe na kolejną podróż. Tym razem mamy za plecami jakiś piękny litewski zamek w trokach. I my też jesteśmy w trokach, nawet mamy tu troczki pod szyjami. I pływam sobie kajakiem, jest piękna pogoda, taczuszki, piękna przyroda i dużo turystów. Cudnie, a my wyglądamy jak wędkarze, jakbyśmy na miesięczną wyprawę wyruszyli. Nie wiadomo kiedy będzie. Piękny, taki trochę klimat jak u nas w Malborku. Zamek na wyspie. Powoli dopływamy do naszego portu, ale pokażemy wam jeszcze jak to wygląda tak w całości. Ten widok, ogromne jeziorko, przepiękny zamek, mnóstwo wodnych atrakcji, możliwości. Ruszamy na stragany z duperelami i na jedzonko, kuchnia litewska przed nami. Meldujemy się na powierzchni ziemi. W lądzie. No mega sprawa. No dużo się dzieje, dużo się dzieje. Pierwsze wodowanie na Litwie. Jak tam marynarzu? Podobało się? Podobało. Pewnie, że tak. Ekstra. Spakowaliśmy się trochę, odświeżyliśmy. Byliśmy nad jeziorem Galve,
spędziliśmy tutaj około 2 godzinki, troszeczkę może dłużej, jeszcze dłużej tam chyba. Z przygotowaniami i ze zebraniem się, to może tak mogło tak być. Mega miejscówka, właśnie tutaj też fajne miejsce na zbudowanie sprzętu, wszędzie wokół mnóstwo wypożyczalni. Rowerków wodnych, kajaków nie widziałam, ale były super, był mi surfing, tam chyba instruktorzy też byli, łódeczki też takie romantyczne, piękne i różne łodzie motorowe również i żaglówki, także w ogóle tutaj wszystko do wyboru, do koloru, ale kajaków nie było, byliśmy chyba jedynym kajakiem przez cały ten czas tutaj. Mega, bardzo, bardzo, bardzo nam się podobało. Teraz już będziemy zwiedzać dalej na stópkach, na razie te same okolice, które widzieliśmy z kajaczka. Idziemy sobie coś zjeść, kupić jakieś pamiątki pewnie, pobuszować trochę i zwiedzać drogi. Zatrzymaliśmy się przy hotelu z przepięknym widokiem. Co ciekawe, okazuje się, że my tu spaliśmy. A teraz tak krążyliśmy, że rzuciliśmy w to samo miejsce. I to jest najpiękniej po prostu. Jeśli chodzi o jedzenie, to oczywiście się przygotowaliśmy i sprawdziłam, co trzeba zjeść, będąc na miejscu, ale nie sądziliśmy, że uda nam się takie piękne miejsce wyhaczyć z widoczkiem na zamek. Będziemy jeść kibiny z wieprzowiną, tak? Takie chyba najbardziej tradycyjne są z jagnięciną, ale akurat takie dostaliśmy, więc korzystamy, jesteśmy mega głodni. No bardzo smaczne, jeszcze w środku jest troszkę tego bulionu. To jest naprawdę pycha. Całkiem spoko miejscówka na kawę. Tylko trochę buja, bo jesteśmy na wodzie. Arpo poszedł zamówić właśnie kawki. Ależ cudownie. Zapraszam. Two coffees and granita. Tak, dobra noc. Dobrze, że to kawa, nic innego, bo kawa może postawi nas za jakiś czas. Drugi. O nie, jednak nie postawi. Zostajemy tu. Zostajemy tutaj. Pakujemy się do samochodu, żegnamy troki, tym razem zabieramy tyłki z troków i jedziemy do willi. Thank you.
zmiana planów. Mega długo szukaliśmy miejscówki na tę noc. Mieliśmy się rozładować, przygotować i iść na miasto, ale coś nas tutaj oszukuje. Park for Ride, w sensie pozmieniało się dużo i wiele parkingów jest już nieczynnych, same miejsca jakieś porezerwowane i w końcu już stwierdziliśmy, że szukamy noclegu. To jest ten czas, jutro czeka nas długa droga, także szarpniemy się na jakiś hotelik fajny, troszkę doładujemy baterie, ruszamy na miasto, rano zjemy pyszne siadanko i tak sobie jednak zorganizujemy ten czas w Wilnie. Trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy dali radę wyjść dzisiaj gdzieś dalej niż do McDonalda. Gdzieś dalej na miasto. Potem tam jeszcze przy studience z Wilna. Tobie już daruję, bo masz bagaże. I idziemy elegancko spakowani. Jezu, pierwsza po prysznic. No, cudownie. Drugie. Dobra. Okej. Zameldował nas przemiły pan, który kiedyś był w Zgierzu. I bardzo ładnie mówił po polsku. Zobaczył na moim dowodzie, że mam miejsce urodzenia w Zgierzu. Tak jest. I lecimy. I był w Zgierzu i wrócił. To się szanuje. Cudownie. Przecudownie. Dobranoc. Pozwiedzane. Po dwóch dniach i w zasadzie nocach nocowania w samochodzie stwierdziliśmy, że jeżeli byśmy byli na miejscu i nie zmieniali lokalizacji, to spoko, bo raz sobie tam ogarniemy i już było luz, ale jak tak zmieniamy lokalizację plus mamy milion dodatkowych aktywności, plus to... na to wszystko 3,5 dnia. No właśnie, bo my mamy tylko 4 dni wolne tak naprawdę. Jutro już musimy wracać. No, to najlepsza opcja jest taka, żeby właśnie co jakiś czas brać sobie nocleg, ogarnąć się i znowu wracać do autka. 2 dni, 3 dni w kamperze, jeden dzień mycia, potem znowu 2 dni. I to jest plan! Myślę, może na wrzesień. Zabraliśmy ze sobą przysmaki litewskie. I tutaj mamy chyba sękacz miodowy. Smakuje jak plaster miodu, słodziutki, chrupki. No niełatwo będzie się stąd wygramolić. Jestem właśnie po gorącym prysznicu. Teraz Rafał wskoczył do łazienki, ja się teraz szykuję. No i przecież ja w sumie zanim wyjechałam, to już byłam chora, więc teraz tym bardziej doceniam takie warunki i takie luksusy, że będziemy mogli trochę nabrać dzisiaj mocy, ale mamy zamiar i tak wykorzystać na maksa pogody w Wilnie, no bo nie mamy dużo czasu, także już teraz jest w sumie, w ogóle to jest godzina później, my jadąc tutaj nie mieliśmy nawet takiej świadomości. Tutaj jest 20:37, także zanim się zbierzemy, to po 9 ruszymy odkrywać Wilno. No i jeszcze może rano troszkę nadrobimy, ale dzisiaj jeszcze też zabalujemy, pewnie nieźle, tak piękny głos mam. Teraz lepszy. Udało się. Wychodzimy. Nasze autko już odpoczywa, właśnie zamówiliśmy sobie Uberka i znalazłam knajpkę, która jest do północy czynna z kuchnią litewską, także już tam sobie wpisaliśmy od razu adresik i mamy nadzieję, że zaraz będziemy jakieś pyszności próbować. Ileż takie aplikacje ułatwiają życie? No to ciągle Google Lens, tłumaczenia sobie jedzonka, co tam w sklepie było, tutaj technika. Uberek. Co my tam jeszcze? Coś jeszcze takiego korzystamy. No, Park for Night. Planowaliśmy sobie jechać komunikacją, ale tutaj zaoszczędzimy sporo czasu, bo chyba w 20 minut jesteśmy autkiem niecałe, a 40 byśmy jechali komunikacją, a już jesteśmy głodni, także nie ryzykujmy. No jest Łódź, tak? Mała miejscowość pod Łodzią. I teleportowaliśmy się na uroczą uliczkę, a konkretnie pierwszy przystanek Etno 2 raz. To będzie długie zamówienie, bo tutaj jest naprawdę dużo potraw, a jesteśmy krótko na Litwie, więc już sobie wybraliśmy to. I będziemy później sobie leżeć i trawić. Dzisiaj kawa żołędziowa. Rafał twierdzi, że jestem wiewiórką, a on ma swój trunek tam. Ja to do degustacji przy jedzonku już później. A teraz kawa żołędziowa. Na pewno będzie lepsza niż kawa, którą sobie zaparzyliśmy z niedogotowanej wody. No to na pewno. Test kawy żołędziowej, czy jest dobra? Czy smakuje jak żołędzie? Ona jest w ogóle bezkofeinowa. A jest dobra? Czekam na to, czy jest dobra. Trochę jak zbożowa. A trochę jak żołędziowa. Spokojnie, jak zbożowa kawa trochę. I to dobrze. Opinia eksperta. No rzeczywiście, kawa zbożowa, trochę żołędzia czuję. Kiedy jadłeś żołędzie? Jak były ciężkie czasy. Zostawiłeś mnie kiedyś na tydzień samego w domu. Mamy dom. Nie wiedziałem, gdzie jest kuchenka. Musiałem żołędzie.
Dobrze, że usiedliśmy przy takim dużym stole, w sensie najpierw przy stoliczku na zewnątrz, ale ta strefa się już zamyka. Bo tu jeszcze wiadomo. No właśnie, bo to nie jest wszystko. Tutaj mamy groch ze skwarkami, w takiej czapeczce fajnej, w takiej miseczce, którą chyba zjemy również. Tutaj mamy taki regionalny twaróg i to takie coś z śmietanką i to z ziemniaczkiem się je i ojejciu, jejciu. Zadam jakieś sałateczki. Ada, proszę się tu śpieszyć, bo tu już czekają kolejne dania, drodzy Państwo. Tutaj cepeliny dla pięknej dziewczyny, tutaj zapiekanka ziemniaczana od samego rana, lepsza niż śmietana, a śmietana też jest. Wszystko mamy pół na pół, jest wszystko. Wszystko dobre. Wszystko z tym. Piwa, też dobre. Wszystko na sobie. Dobre. Po gorące chyba jeszcze. Pokaż kotku, co masz w środku. No wszystko, full wypas. Nie ty, tylko ten cepelin. A, mięso. No to ja się zabieram za babeczkę. No było przepysznie. Jestem teraz toczącym się ziemniaczkiem. Jest nic do mnie. Bardzo polecamy. Na dwa razy. Ale najlepiej na dwa razy, hehe. Bo na raz to tak ciężko. I drepczemy na górę. Trzeba wszystko wytuptać przed snem. Pięknie jest, naprawdę. Albo wytuptać, albo wyżygać. Nie. Wyżygać dopiero po paru drinkach. Jezus, mam inną wizję wieczoru. Nie byłam w środku, ale już wiem, że ceny chyba nie są niskie. Droga. Ale promocja. Chodź do taniasa. Jesteśmy pod retuszem, czyli to jest pewnie plac. Plac retuszowy? Ciekawe, co tu retuszują. Jak rozległe jest tutaj stare miasto, bo tak krążymy, w sumie będziemy zaraz zawracać, jeszcze w inne uliczki wchodzić i jest przepięknie, naprawdę miliony pięknych zdobień, bo nie wiem gdzie patrzeć. Doszliśmy do kresu wędrówki, już czuję Adrianna olśnienie tutaj, bo brama ostrobramska przed nami. Czujesz się już oświecona? Rzeczywiście, samochody oświecają. Nie mogą tu przyjechać. Przed nami dość charakterystyczne miejsce. Brama ostrobramska. Ostra brama. Widać ile tam ostrych krawędzi jest. Tutaj jest tak wiele różnych kościołów, że jeden już postanowili zakryć, bo już chyba było za dużo. W sumie to śmieszne jest to, że my tu częściej używamy polskiego niż angielskiego, tak naprawdę. To prawda. O wiele łatwiej to się porozumieć po angielsku, po polsku niż po angielsku. Tak, sporo osób nie zna angielskiego i jeśli są to osoby starsze, to naprawdę to polski płynnie mówię bezproblemowo. Po polsku. Z młodszymi gadamy po angielsku, a ze starszymi po polsku. Ubolewam, że mamy tak mało czasu i tak mało mocy przede wszystkim, bo moglibyśmy tu balować do rana, ale kolejna zerwana nocka to chyba nie jest to, czego potrzebujemy przed podróżą, ale no nie mogę się nacieszyć z tym winem, bo jest naprawdę przepięknie i ciągle się potykam, bo patrzę wszędzie naokoło, tylko nie pod nogi. Dobranoc!